odcinkach Dziedzictwa tragedia dosięga Yamana i Yusufa, kiedy Zeyer zostaje niespodziewanie zastrzelona podczas ślubu z Yi. Ta dramatyczna scena, w której Zeyer umiera na oczach Yamana i jej siostrzeńca, Yusufa, wywołuje falę cierpienia, która rozdziera serca obu mężczyzn. To nie tylko kolejna strata w ich życiu, ale prawdziwy cios, który zmienia wszystko. Yusuf traci ukochaną ciocię Zeyer, trauma i cisza, dla Yusufa, małego chłopca, który już wcześniej musiał pogodzić się ze śmiercią swojej matki Kevzer, śmierć Zeyer to ogromna trauma. Zeyer była dla niego wszystkim, ciocią, opiekunką, osobą, która przywróciła mu poczucie bezpieczeństwa i miłości po stracie matki. Teraz, kiedy jej już nie ma, Yusuf nie potrafi sobie z tym poradzić. Czuje się opuszczony, samotny i zagubiony w świecie, w którym po raz kolejny stracił najważniejszą dla siebie osobę. Chłopiec przestaje mówić. Jego apatia i milczenie stają się widoczne dla wszystkich. Nie tylko unika rozmów, ale także zaczyna jeść coraz mniej. Nie potrafi już znaleźć radości w codziennym życiu, a każda próba przywrócenia mu uśmiechu kończy się niepowodzeniem. Zeyer była dla niego nie tylko ciocią, ale także przewodnikiem, który nauczył go, jak czerpać radość z małych rzeczy, jak być silnym w obliczu trudności. Bez niej świat Yusufa staje się szary i bezbarwny, Yaman, bryła lodu w obliczu straty. Yaman, który sam głęboko cierpi po stracie ukochanej Zeyer, nie potrafi pomóc Yusufowi. Jego sposób radzenia sobie z bólem opiera się na zamknięciu się w sobie, co jeszcze bardziej oddala go od siostrzeńca. Yaman, zawsze twardy i zdystansowany, próbuje ukryć swoje emocje, jednak jego cierpienie jest widoczne w każdym jego geście. Jego serce, choć pełne miłości do Zeyer i Yusufa, zamienia się w lodową bryłę, co sprawia, że relacje z chłopcem stają się coraz bardziej napięte. Brak Zeyer w domu Kirimlicz sprawia, że atmosfera staje się przygnębiająca. Nikt nie jest w stanie wypełnić pustki, jaką pozostawiła po sobie, a Yaman, mimo swoich najlepszych starań, nie potrafi odnaleźć drogi do serca Yusufa. Chłopiec, który kiedyś patrzył na swojego wuja z podziwem i miłością, teraz coraz bardziej się od niego oddala, zamykając się w swoim cierpieniu. Nana, nowa nadzieja dla Yusufa. W obliczu tej trudnej sytuacji na drodze Yusufa pojawia się Nana, nowa niania, która wkrótce stanie się kluczową postacią w jego życiu. Nana, choć jest siostrą największego wroga Yamana, okazuje się jedyną osobą, która potrafi nawiązać kontakt z pogrążonym w smutku chłopcem. Jej ciepło, cierpliwość i empatia powoli przełamują lodowatą ciszę, w której pogrążył się Yusuf. Nana zaczyna od małych gestów, delikatnych rozmów, cichych zabaw, które stopniowo przyciągają uwagę chłopca. Yusuf, choć początkowo nieufny, zaczyna otwierać się na nową opiekunkę, która wydaje się rozumieć jego ból i smutek lepiej niż ktokolwiek inny. Dla Yamana to zaskakujące, ale jednocześnie budzące nadzieję.
widzi, jak obecność Nany powoli przywraca Yusufowi radość, której tak bardzo brakowało w ich domu od śmierci Zeyer. Miłość, która przychodzi niespodziewanie, nie tylko Yusuf zyskuje na obecności Nany w swoim życiu. Z czasem również Yaman zaczyna dostrzegać, jak niezwykła jest ta kobieta. Choć początkowo traktuje ją z dystansem, widząc w niej jedynie siostrę swojego wroga, stopniowo zaczyna doceniać jej oddanie i troskę o Yusufa. W jego sercu zaczyna kiełkować uczucie, którego dawno nie czuł, miłość. Yaman, który tak długo był samotny w swoim bólu, zaczyna dostrzegać w Nanie kogoś, kto może pomóc mu otworzyć się na nowo. Nana, mimo trudnych okoliczności, staje się dla niego kimś więcej niż tylko opiekunką Yusufa. Jej delikatność, mądrość i determinacja, aby pomóc chłopcu, sprawiają, że Yaman powoli zaczyna czuć coś więcej.